Przed nami jest Pałac Łubieńskich, a właściwie to, co z niego zostało. Powstał on w latach 20. XIX wieku, był częścią majątku rodu Łubieńskich. Po upadku Powstania Styczniowego wraz z majątkiem został on przejęty przez carat. Jeden z generałów carskich otrzymał w nagrodę za udział w tłumieniu Powstania Niepodległościowego tenże pałac z majątkiem. Później przeszedł on z rąk do rąk. Dobra, zaraz zobaczymy, co jest w środku. Budulec, czerwona cegła. Tutaj mamy fronton tego pałacu. Prawdopodobnie to było główne wejście. Co się tutaj zachowało? O, nawet fragmenty drewnianych ram okiennych się zachowały z dawnych czasów. Ale cóż, matka natura z biegiem lat robi swoje. Jesteśmy w środku pałacu, wyobraźmy sobie. Potężny pałac, bardzo dużo komnat, okna, mury, wieże. To była rezydencja tego rodu, który był właścicielem majątku, w którego obrębie znajdował się ten pałac. Więc toczyło tutaj się życie codzienne, kulturalne, towarzyskie, etc., etc. No niestety, poza murami niewiele się zachowało. Wraz z drzewostanem tworzy bardzo piękną mozaikę. Bardzo pięknie to wygląda, chociaż no niestety nie ma dachu. Za chwilę wam opowiemy dlaczego, ponieważ wraz z popadnięciem w większą ruinę tego pałacu wiąże się historia, ciekawostka z zakresu polskiej kinematografii. Jaka to była ciekawostka z zakresu polskiej kinematografii? W 1976 roku tutaj nakręcono kilka scen do polskiego serialu kostiumowego Zaklęty Dwór. Pałac ten popadł w ruinę, ponieważ na potrzeby filmu trzeba było wywołać jego pożar. I odtąd właśnie ten pałac popada w coraz większą ruinę, niszczeje i zarasta zielenią. Dobra, spróbujemy tutaj zejść trochę niżej. No niestety, jak opuszczone miejsce, no to klasyka. Masa śmieci, ludzie nie szanują historii. Teraz jesteśmy przed jednym ze skrzydeł pałacu. Nic teraz nie mówię, bo nic nie jest w stanie oddać wyobraźni, jak w czasach świetności wyglądał ten pałac. I tutaj, pod murami ruin Pałacu Łubieńskich, kończy się nasza wyprawa. Zapraszam was do subskrybowania kanału Bizon i Marmurek Urbex na YouTubie oraz kliknięcia w dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi wyprawami. Zapraszam was również na Facebooka i Instagrama, gdzie publikujemy zdjęcia z poprzednich i nadchodzących wypraw oraz ciekawostki historyczne. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia niedługo na następnych wyprawach. Miłego piątku.